Nazywam się Dorota Głogowska, jestem dyrektorem żłobka uniwersyteckiego maluch.net. Nasza placówka znajduje się przy ulicy Langiewicza 16, a więc znajdujemy się w centralnym miejscu miasteczka uniwersyteckiego UMCS w Lublinie. Nasze żłobki funkcjonują już od 5 lat. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że możemy działać i funkcjonować w takiej lokalizacji. Żłobek uniwersytecki powstał z oczywistej potrzeby zapewnienia opieki dzieciom rodziców pracujących czy studiujących na uczelni, ponieważ macierzyństwo czy rodzicielstwo nie może być i nie powinno być przeszkodą dalszej edukacji czy pracy. Dom, rodzina, tu wszystko się zaczyna. Naszym celem, priorytetem było stworzenie miejsca przyjaznego rodzinie, otwartego na współpracę, gdzie dzieci będą mogły poznawać i doświadczać, gdzie rodzice także będą czuli się bezpiecznie i będą wiedzieli, że jeżeli będą tego potrzebować, uzyskają od nas wsparcie. To, co nas wyróżnia, to kameralna przestrzeń, indywidualne podejście do rodziców, sale dostosowane do najmłodszych dzieci, oddzielna sypialnia oraz sala przeznaczona do spożywania posiłków i zabawy, a także portal przeznaczony do kontaktu z rodzicami na bieżąco. Staramy się też spełniać najwyższe standardy opieki nad małymi dziećmi. Kładziemy duży nacisk na kontakt z rodzicami. Staramy się każdego dnia przekazywać informacje, jak wyglądał dzień, co dzieciaki danego dnia robiły, czego się nauczyły, bądź ile zjadły czy spały. Bardzo pomocny w tym jest stworzony przez nas portal maluch.net. Znajdują się tam grupy dzieciaków uczęszczających do naszego żłobka. Grupy są zamknięte, przeznaczone tylko dla rodziców z danej grupy. Każdego dnia nasze ciocie zamieszczają na portalu maluch.net różne aktywności, filmy, zdjęcia czy po prostu informacje, co danego dnia się wydarzyło. Adaptacja jest czasem niezwykle ważnym, bez którego nie wyobrażamy sobie przyjęcia dziecka do żłobka. Wygląda u nas w ten sposób, że zapraszamy rodzica z dzieckiem do nas na zajęcia i zabawy w ciągu dnia, tak aby rodzic mógł z nami pobyć, zobaczyć, jak żłobek funkcjonuje i wygląda od środka, jakiego rodzaju zabawy ciocie proponują swoim maluszkom. Czas pandemii oczywiście nieco przeorganizował nasze adaptacje, niemniej jednak staramy się robić wszystko, aby z nich nie rezygnować, ponieważ nie ma możliwości przeprowadzenia dobrej adaptacji, jeżeli rodzica pozostawimy za drzwiami. Proces rekrutacji do naszego żłobka trwa przez cały rok w miarę wolnych miejsc. Należy złożyć formularz przez naszą stronę www.zlobek.maluch.net, a następnie umawiamy się na spotkanie w celu oprowadzenia po żłobku. Odpowiadamy też na wszelkie Państwa pytania. Zachęcamy do składania aplikacji do naszego żłobka osoby pracujące, studiujące na uczelni. Znajdujemy się bardzo blisko uniwersytetu, więc myślę, że jest to bardzo dogodna lokalizacja.